chciałem powiedzieć króciutkie świadectwo współdziałania z Bogiem razem. Być może niektórzy z Was wiedzą, staram się od dłuższego czasu sprzedawać mieszkanie po moich rodzicach w pięknej, przedwojennej willi z ogrodem. No i taki jest taki rynek, że trudno znaleźć akurat takiego kogoś, kto by był szczególnie zainteresowany. I znalazłem kogoś takiego. To był facet gotówkowy. Bardzo szybko przygotowaliśmy transakcję i w listopadzie spotkaliśmy się podpisać akt notarialny. Przy akcie notarialnym wyszło, że jest trochę różnych wątpliwości. I nie możemy podpisać tego aktu. Trzeba wyjaśnić wątpliwości. Zrobiłem wszystko, co można było zrobić. Pomodliłem się, pozbierałem dokumenty, żeby to wyjaśnić. No i umówiliśmy się do notariusza w grudniu. Okazało się, że im więcej dokumentów, tym więcej wątpliwości. Nie będę wyjaśniał tej sytuacji prawnej, bo to jest Kongo. W każdym razie sytuacja wyglądała zupełnie jakoś tak beznadziejnie, że pozostały mi tylko takie działania zupełnie nieformalne. Więc nieformalnie stanąłem w modlitwie i ustanowiłem razem z Niną, że ja po prostu posyłam Bożych Aniołów do urzędników miejskich, do sądu wieczystoksięgowego, żeby oni tam działali i po prostu spowodowali, że ci ludzie są nam przyjaźni. I napisałem dwa listy, dwa pisma takie. Do miasta i do sądu wieczystoksięgowego. Takich, których się nie powinno wysyłać, bo to w ogóle nie było drogi służbowej. Ja to wysłałem. I nie wiem, co się stało. Nie miałem żadnego odzewu i nagle sytuacja zupełnie się odmieniła. Wszystko po prostu odkręciło się. I we środę najbliższą spotkałem się na spisaniu aktu notarialnego. Także zachęcam. Jakby to komuś wydawało się brzmieć głupio, że wysyłamy aniołów jakichś, by tam walczyli czy coś. Oni po prostu się słuchają i to robią. Amen.